jest to nasza już tradycyjna Wigilia Rodzin Zastępczych. W zasadzie od 20 lat organizujemy te spotkania. 3 lata przerwy covidowej tak zwanej, ale wracamy do tradycji, bo jest to piękna impreza i jest to, uważam, promocja takiej ludzkiej dobroci, ponieważ rodziny zastępcze, które sprawują opiekę nad dzieciakami, to jest wielkie wyrzeczenie, to jest wielkie poświęcenie. Także jest to również dowartościowanie ich codziennej pracy. Ile rodzin bierze udział w tej Wigilii? Ile mamy dzieciaków? W ogóle dzieciaków to mamy 72 w rodzinach zastępczych, natomiast tutaj jest 55, no małe dzieci, chore dzieci, no z różnych względów nie mogły być, ale razem rodzin zastępczych w Łomży mamy 49, z tym, że opiekują się 72 dzieci. Co dzisiaj przygotowaliście? Co będzie na tej imprezie? Przygotowaliśmy jak zawsze. Jasełka przygotowały dzieci z rodzin zastępczych, które tam próby prowadziły koordynatorki rodzinnej pieczy zastępczej. No i wspaniałą kolację, bo karczma pod Topolami gości nas już chyba 7 czy 8 raz. Tutaj chciałam złożyć podziękowania dla państwa Jankowskich za ich życzliwość i takie bardzo przychylne nas traktowanie w tych trudnych czasach. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możeliśmy wrócić tutaj. Jest świetny klimat, dzieci mają dużą przestrzeń. No i jak zawsze po kolacji oczekują na Mikołaja. Jest to miłe spotkanie dla nas wszystkich, że możemy się też ze sobą jakby zobaczyć po tylu miesiącach w roku, między innymi, ale jest to taki okres też podzielenia się wszystkim tym, którzy mamy problemy i radościami swoimi tutaj na tej sali. Możemy się spotkać w większym gronie, bo też robimy różne wyjazdy jakby w innych porach roku, natomiast nie wszyscy i w tych wyjazdach nie wszyscy biorą udział. Natomiast tutaj spotykamy się już w szerszym gronie razem z naszymi dyrektorami, opiekunami. Także dzielimy się tym przy okazji wszystkim. Ten czas, kiedy teraz spotykamy się, prezenty, Mikołaj, wspólny stół, to jest bardzo ważne. Te dzieci są szczęśliwe, naprawdę szczęśliwe i to jest taka też nasza radość, radość rodzin zastępczych, że po prostu jest to taki pewien rodzaj misji, jak gdyby wszystkich rodzin zastępczych, że pomagamy tym dzieciom, że tutaj wraz z pieczą zastępczą organizujemy takie wigilie, wyjazdy wakacyjne i to wszystko jak gdyby, no to jest taka dla tych dzieci przyszłość jak gdyby, lepsza przyszłość. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość spotykania się tutaj z rodzinami zastępczymi, z dziećmi i z rodzicami, którzy postanowili przyjąć pod swój dach i pod swoją opiekę dzieci, którym zabrakło tej miłości. I to, co mnie tak bardzo cieszy i buduje, to, że okazywanie tej miłości tym dzieciom. Różne są przypadki, różne są sytuacje i trudno jest oceniać. Natomiast to, co jest takie najpiękniejsze, to przyjęcie z miłością i wychowywanie tych dzieci. Także wielki szacunek dla rodziny i dla tego stowarzyszenia, dla wszystkich. Cieszę się, że wśród naszych młodych małżeństw, czy w średnim wieku małżeństw, są osoby, które podejmują się tego zadania, bycia matką czy bycia ojcem. Biologicznie to nie są ich dzieci, ale w sercu to są ich dzieci i cieszymy się i przeżywamy z nimi, bo to jest też zarazem taka wigilia dla tych wszystkich rodzin. Każda z tych rodzin będzie miała własną wigilię we własnym domu, a tu razem spotykamy się. Także życzę wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, a rodzicom radości, spokoju.